Siemanko, ziomeczki! Z tej strony Kevin. Dzisiaj wam przedstawię krótki filmik o treści Clementine'a. Jak wiecie. Czekajcie. Tylko przewidzę. Ludzie. W wielu filmikach mówi się o Clementine'u. Ostatnio z The Walking Dead. Ja akurat mam kilka pytań. Do tej postaci. Jak wiecie, Clementine w innym ze sezonów. Była w szopie, nie? Ze zombiakiem. Przypatrzcie się temu zombiakowi, co miał na szyi. Jak będziecie grali w The Walking Dead. A na początku. Oglądam wiele youtuberów, nie jestem zagapieczem, po prostu mam własne fakty. Nie oglądam prawie w ogóle The Walking Dead, tylko te różne fakty, co wiecie. Tak. Ale na razie to nie jest nic do tytułu. Clementine miała normalne dzieciństwo. Lecz w internecie, jak sami wiecie, pojawił się zdjęcie. Nie wiecie kogo chyba. Lee to był najlepsza postać, jaką grało mi się w tą grę. Ale podobno się przemienił w zombiaka. Ale ten portal w internecie mówi co innego. Zdecydowanie co innego. No i mam zamiar sprawdzić, co to jest ten filmik. Napiszcie mi, albo wyślijcie mi na ten link, który się pojawił w internecie, to wam zrobię o nim kilka pytań. Lee przeżył, to były zwykłe objawy. Lecz bał się, dlaczego Lee nie chciał iść? Dlatego, nie że nie miał siły, po prostu się bał o Clementine. Pani, że się przemieni i ją zabije. Clementine, jak wiecie, w jednym ze sezonów zabija go, strzelając mu w głowę, lecz nie. Nie strzeliła. Nie strzeliła. Nie strzeliła, a jak już to schybiła. Może w piątym sezonie będziemy widzieć i widzieć na nowo owo, ale nie myślę, że Clementine wybaczy to wszystko Lee. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.